Witam, tu Kubikson na starcie. Chciałbym powiedzieć, że ci, co się subskrybują kanału, bo jest to aż ponad 50%, niech zasubskrybują go i zaznaczą dzwoneczek, ponieważ ja już mam taki kanał, że bez dzwoneczka to już w ogóle powiadomienie nie przychodzi, więc jeżeli mnie subskrybujesz, no to zostaw ten dzwoneczek teraz, w tym momencie, bo jest to naprawdę ważne. No i łapkę w górę, bo to jest sekunda, a my stworzyliśmy taki serwer, z którego właśnie nagrywam. Spędzę na nim po 5 godzin dziennie, więc możesz to docenić przynajmniej łapką w górę, która trwa sekundę. Nie ma tu item shop ani nic, więc nie zarabiamy z tego, więc możesz przynajmniej to docenić i zostawić suba, łapkę i dzwoneczek. Dobra, a my dzisiaj chciałbym jeszcze taki przekaz dać, bo wiadomo, jest dzisiaj czwartek, 6 dzień edycji, serwer jest oczywiście pełny. Same szerzy się sloty, żeby wbijać, więc jeżeli macie gildię i pomyślicie chwilę i nie pójdziecie na inny serwer w ten piątek, i nawet jeżeli nie zaczęliście nigdzie grać i w ten piątek chcecie się na inny serwer, to pomyślcie dwa razy, zanim gdzieś się wybierzecie, bo dobrze wiem, jak to się skończy, inne serwery, ile będzie trwało. A tutaj, jak widzicie, edycja jest 6 dzień i jeszcze nie widziałem, żeby z dnia na dzień było przynajmniej gracza mniej, tylko graczy jest coraz więcej. Dzisiaj ocenimy sobie kilka kuboidów, ponieważ doszło trochę nowych gildii. No to i to dużo nowych gildii. Na początek pójdziemy sobie do gildii Doba, ponieważ słyszałem, że mają tutaj co pokazać. O, widzicie tutaj, budują zameczek. No, na razie fajny klimacik w górze budują. Dobra, wejdźmy na dół. Dobra, spadzik. Szybkie zejście. Dobra, idziemy tu. Wow. Dobra, zobaczcie na to, jaki design. Patrzcie, tutaj na poty są. Zobacz, jak ładnie tutaj ma. No to naprawdę, powtarzam to wiele razy, ale przypomina to stare czasy i klimat. Bardzo ładny design, takie tabliczki. Chłop się napracało, więc przeczytamy. Czekaj, gamy mody jeden. Posłuchaj, ty jebany tępy chuju. W tym momencie zatrzymaj film i zejdź niżej i zostaw suba, jak nie to wpier... Dzwonek nie... Jak le... Widziałem tego komand, co w chuju leci, że... No i pięknie to rozglądaj do końca, bo wpierdol, pozdrawiam Król Simon, no... Król Simon, no dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za te tabliczki. Bardzo ładny design zrobiłeś, bardzo mi się podoba. Chyba jeden z najlepszych na serwerze. Pójdziemy dalej do jakiejś następnej gildii. Tutaj naprawdę bardzo ładnie. Dziękuję gildii Deba, że gra i buduje taki design. A my pójdziemy do gildii... może Milk, ale chyba Milk niedawno założyli, więc nie wiem, czy jest coś tam do oceniania. Wydaje mi się, że nie ma, ale sprawdźmy szybko. Gra dużo osób, podoba mi się to. Milki zaczęły późno, grałem do teraz. No i to mi się podoba, gildia Milk. Wow, a jednak nie doceniałem ich. Coś tu małe. O, chyba budują ten design powoli. Dziękuję, gildia Milk, za taki piękny design mi tu pokazaliście. Oni tutaj robią poty. O nie, chyba mi widzieli. Chyba się mogą kapnąć. Patrzcie, poty są robione na speedy. Dobra, lecimy dalej. GATP, pójdźmy do Lore. GATP Lore. O, równają terenik. Dobra. Ojojojojo, dobra. Naprawię. Jak się nazywa? Dobra, takim zrobię. Hop. Dobra, mają co pokazać, czy nie mają? Spadzik jest piękny. Tak jak też kiedyś takie robiliśmy właśnie na skafie. No i tu taki. No, taki fajny, taki zopsika kwadracik. Dobra, pójdźmy jeszcze do kilku gili. Ptak, GATP Ptak, ale też nie sądzę, że coś będzie, ponieważ to jest chyba nowa gildia. A jednak, myliłem się. Chyba nie jest taka nowa, ponieważ mają już tutaj ładnie wyrównany, zajebisty żółwik. Dobra, sprawdźmy, co w środku. No, szczerze to ten chyba jest straszny, ale to strasznie przypomina takie moje, które robiłem kiedyś na skafie, na takich 8 edycjach czy coś. Właśnie wyrównany teren, żółw zawsze zrobiony i później właśnie taki środek, taki, o właśnie, że tutaj jeszcze nic nie jest. Czekajcie, sobie włączę ten auto jump, bo mnie wkurza. Dobra, przemykamy mody 3 i pójdziemy na dół.
No jeszcze nie mają, ale rozbudowane ładnie, jeszcze nic nie mają, tak skromnie na razie. Ale myślę, że coś ogarną. Dobra, lećmy do następnej gildii, gildii Bai, ale Bai chyba nie oceniliśmy, czy nie? Zobaczmy, może sobie przypomnę. Nie no, Bai nie oceniliśmy, widać też już budują zamek. Tu mają nawet jakieś beczki, chociaż rzadko widzę beczki na serwerze, ale jest beczka. Widzicie, tu nie ma żadnych guzików, to jest naprawdę piękny klimacik. No fajnie, fajnie to na razie wygląda, jeżeli chodzi o zamek. Zobaczmy design. No tu tak bym powiedział dużo. A jest ten design, tylko ocenialiśmy już ten design. Dobra, tu chłop kopie, dobra, lecimy dalej, tepnijmy się może do Guildies Gone, bo wiem, że oni tam próbują coś tam z designem ogarniać. I oni tutaj dzielnie grają. Mają Batesa właśnie, Guildies Gone była chyba drugą gildią. O zobacz, widzicie, zjadł to ten! Chcą się wbić do kuba tymi, wiecie. Tym, o czym wam opowiadałem, dobra, zobaczmy. Wbijam się do kuba tym. Oj, nie mogą, tepa ich tam. Oj! Tepnął ochro, chyba? Okej, okay, zobaczcie, to jest piękne. Jest tu już. Leci, leci dalej. Okej, okay, jest coraz niżej. Oj, na górę go tepnęło, no dobra, nieważne. Tu widać gildia skąd też próbuje robić design. Oj, kto tu jest? A to gildia skąd? A tu? To gildia Bai, proszę państwa, mamy klepa o tej godzinie. Potuje się, no, ale to chyba Gonzora sobie należy do jakiejś stołniareczki. Tak mi się wydaje. No tak, na chili sobie zarał, ale widzicie jakie fajne są te. Zrobimy limit, bo to jest trochę za OP, może do 5, na przykład 10 limit tych owoców. To też prowadzimy. A, i zwiększyliśmy border do 1500 klatek. Dobra, ja sobie miałem gildia GATP Lore, bo Lore już jest chyba długo, tak mi się wydaje. Lore mi się każe z tu. A nie, Lore, że oceniliśmy się, tak? Dobra, przepraszam. No to ostatnia gildia, żeby nie było. Ocenimy gildię West. GATP West. Albo Guest, bo Guest wcześniej założyli. Dobra, dobra, kliknąłem coś. Dobra, gildia Guest tak wygląda. Też chyba zamek będą budowali. Są zarysy. I chyba design etherowy. Chyba design etherowy jest. A, patrzcie, tu hodują! Patrzcie, to można hodować. A to mądrzy ludzie. Zobaczcie, hodują te owoce. I później mogą się wbijać do kuba. No, widzicie, no i widzicie, coś nowego, tak? Nowa wersja, coś nowego. Takie ściany, no i zmiany te robi się robi dopiero, więc chyba to będzie fajnie wyglądało. No i co? No i wydaje mi się, że to na tyle. Oceniliśmy kilka kuboidów. Mam nadzieję, że wy wraz z ekipą też wbijecie. Jest połowa itemów na gildii od godziny 18 dzisiaj. Więc zapraszamy. Pograjcie u nas. Tutaj myślę, że będziecie się dobrze bawić. No i pamiętajcie o ocenie filmu. Ja was żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku złapania cheaterów. No.